Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami wydarzenie tygodniowe F1 2020. Słuchajcie, jesteśmy w Abu Dhabi, także mamy do przejechania 3 treningi i kwalifikacje. No i zobaczymy oczywiście, co tutaj uda nam się tak naprawdę wykonać. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen. No i już zapraszam Was w tym momencie do udziału w treningu właśnie w Abu Dhabi. Dobra, rozpoczynamy sesję. Tutaj wszystkie, większość rzeczy powyłączana. Dobra, ustawienia jest ok. No, nie tak miało być. Dobra, rozpocznij sesję. Tak jest. Dobra, standardowo, słuchajcie, jeżeli chodzi oczywiście o treningi, mamy do zaliczenia programy treningowe, no i oczywiście będziemy się starać je jak najszybciej pozaliczać. No, tor dosyć szybki, wymagający. Na pewno jest kilka takich miejsc, gdzie trzeba naprawdę bardzo, bardzo mocno uważać, żeby oczywiście nie zaliczyć kary za ścinanie zakrętów. No, ale zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Zapraszam do udziału w Abu Dhabi. Dobra, piękna pogoda, na szczęście. No tutaj na szczęście nie ma deszczu. No i zobaczymy oczywiście, jak to będzie wszystko wyglądać. Co tutaj mamy? Dobra, mamy nasz bolid. Zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, kółka normalne. Ok, konfiguracja auta jak najbardziej. Wczytajmy sobie configuration. Dobra, no i cóż, słuchajcie, zaczynamy aklimatyzację na torze, na twardej mieszance. Nie ma na co czekać, szybkie okrążenie. No i zobaczymy, czy uda nam się to w miarę szybko i sprawnie pozaliczać. No jeszcze świeżutki tor, troszeczkę nas rzuca tutaj na wyjściach. Dobra, i zaczynamy, słuchajcie, pierwsze kółko aklimatyzacji na torze. No dopiero tutaj na wyjściu udało się zaliczyć purpurę, ależ tutaj zarzuciło nas na tym zakręcie. No to jest niebezpieczne miejsce. Szkoda, szkoda, szkoda. Wycięliśmy sporo tych bramek teraz. No, słabo, słabo, słabo. Słabo to wygląda. No DRS oczywiście, purpur, nie może być inaczej. Kilka tych kółeczek będzie chyba jednak potrzebnych, żeby faktycznie tutaj zaliczyć wszystko tak, jak trzeba. No, mogło być szybsze to wyjście. Mamy pierwszy cel zespołu osiągnięty już na pierwszym okrążeniu. No, ale niestety za pierwszym razem tutaj na purpurę nie pójdzie. No i tu już nam zwolnił samochód. Dopiero na wyjściu ta purpura. Ależ blisko tej bandy, no ale seria na razie nieprzerwana. No, krzywo, 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 krzywo. Naprawdę trzeba się było ratować już tutaj na tym zakręcie. No, próba numer dwa chyba. Ajajajaj. I niestety za ostro na tą tareczkę wjechaliśmy. Unieważniony niestety. No już troszkę sprawniej na pewno to okrążenie. Szkoda, 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 naprawdę szkoda tego zakrętu.
Zobaczcie, wszystko na purpurę, ale to jest naprawdę ciężkie miejsce, wymagające troszeczkę wprawy. Tak na zimno podchodzić będzie ciężko. No, brakowało tam po prostu idealnego punktu. No dobra, troszkę jest jeszcze tutaj do poprawy. A, i tu już się nie udało serii zrobić. No, mamy kogoś przed sobą. Będzie nam tutaj troszeczkę przeszkadzać. No, spróbujmy go wyprzedzić, bo faktycznie też robi aklimatyzację, to widać. No, na szczęście zjechał. Dobra, wyjście na prostą. No, ale mamy od razu ścięty. Było blisko, żeby tutaj też tą tarkę, no na szczęście nas tutaj puścił człowiek. No, na razie seria. No, ciężko, ciężko, szkoda. Szkoda, niezaliczony ten zakręt, niestety na zielonym. No nie, tutaj zbytnio zwalniamy, ale niestety no jest tam poślizg. Także lepiej zwolnić niż ryzykować, że wylecimy gdzieś za bandę. I tu błąd. I tu błąd niestety. No, zjeżdżamy, słuchajcie. Ajajajajajajaj. Blisko było. Blisko było. Dobra, zjeżdżamy. No i spróbujemy tą aklimatyzację na torze jeszcze raz zaliczyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, pogoda, słuchajcie, aż prosi. Aż prosi, żeby ją tutaj wykorzystać. Właśnie w Abu Dhabi. Dobra, już jesteśmy wciągnięci. Zobaczmy, jak to wygląda. No, mamy zaliczoną, więc oczywiście moglibyśmy przejść dalej. Co tu jeszcze mamy? Konsekwencja, mało paliwa, szybki sektor pierwszy. No dobra, słuchajcie, najwyżej wrócimy. Na razie wykorzystajmy po prostu maksymalnie dużo czasu, no i oczywiście jeżeli ten czas nam zostanie, to wtedy będziemy aklimatyzację jeszcze poprawiali. Dobrze, co teraz? Zarządzanie oponami. Jeden z takich najtrudniejszych, można powiedzieć, programów treningowych, aczkolwiek oczywiście na kierownicy jak jeździcie, to już to nie jest wcale taki duży, duży problem, żeby zaoszczędzić troszeczkę, troszeczkę tych opon. No, bardziej tutaj musimy uważać na te ścięcia zakrętów, bo naprawdę przez to możemy po prostu dużo, dużo czasu tracić. Tak, to jest to miejsce, które będzie żarło. Dobra. No, prawie na purpurze. Prawie na purpurze w tym pierwszym sektorze. Teraz tylko kwestia, żeby utrzymać po prostu do końca te nasze opony. Widać, że one się fajnie rozgrzały. Dobra. No, i jesteśmy na purpurze, słuchajcie.
a mogliśmy faktycznie nawet nie włączać DRS-u, żeby troszeczkę jeszcze zaoszczędzić te opony. No, tu będzie taki wymagający dla opon odcinek. Szybkie przejście, szybki start, a i troszeczkę tej tarki zaliczone. No, ale jesteśmy cały czas na tej purpurze. Duża delta, więc naprawdę nie ma co tutaj ostro dziargać tych tarek. Zrobimy to sobie na spokojnie. Przecież chodzi tylko o to, żeby zaliczyć jak najszybciej ten trening. Oczywiście w kwalifikacjach będziemy dawać z siebie więcej, żeby spróbować tutaj powalczyć o jakiś w miarę przyzwoity czas. Dobra, musieliśmy to zrobić. No i jesteśmy na purpurze. Naprawdę 5 sekund delta bez problemu do zaliczenia. Oczywiście ten program treningowy. Tutaj jeszcze troszeczkę za ostro na tą tareczkę. Ajajaj, no i był ten poślizg. To też jest ciężkie miejsce tutaj. Dobra, mamy to. Dobra, nie traćmy czasu. Szybciutko wracamy do garażu. Słuchajcie, i zaczynamy następny tutaj program treningowy. Pierwszy już mamy na purpur. Teraz szybciutko zarządzanie paliwem. Zobaczymy, czy też tak pójdzie gładko i łatwo, jak w przypadku zarządzania oponami. Dobra. No, tutaj zaczynamy. Dobra, szybki podgląd. No, musicie mi wybaczyć, ale troszeczkę pozmieniałem sobie specjalnie klawisze i trochę pewnie jeszcze to zajmie, zanim wszystko wróci do normy sprzed zamiany, ale faktycznie przez przypadek skasowały mi się wszystkie setupy, wszystkie ustawienia, naprawdę było niewesoło. Przed wyścigiem naprawdę usunąć wszystko, no to trzeba mieć pecha. No ale co się stało, to się nie odstanie, jak to się mówi. Dobra, ja tu się zagadałem, słuchajcie, a my mieliśmy przecież tutaj oszczędzać paliwo. Ajajaj, no nieładnie. Nie za bardzo nam to wychodzi. No teraz trzeba będzie naprawdę troszkę nad tym popracować. Mamy kilka takich prostych. Dobra, odpuszczamy, 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 odpuszczamy. Aj, i ścięcie. Nie będzie zaliczenia. No i czeka nas drugi na pewno tutaj, drugie okrążenie, które będzie trzeba zrobić. No, miało być spokojnie, a tam bardzo, bardzo agresywne wejście i ścięcie, troszeczkę niestety to hamowanie, no ale wiecie jak jest, zupełnie inna prędkość niż jak się jedzie na pełnym maksymalnym pedale w podłodze. No, troszeczkę trzeba będzie naprawdę popracować nad tym oszczędzaniem, bo tutaj, słuchajcie, purpura, no daleko do purpury. Dobra, podejście numer 2. Okay, you weren't quite good enough that lap. Try again. Powiedzmy, jesteśmy w połowie, także zupełnie inaczej. No, na razie tutaj nie będziemy używać żadnych DRS-ów. Delta jeszcze tutaj naprawdę z przewagą. No, zobaczmy, czy uda nam się wejść na purpur tutaj w tym zakręcie. No, udało się. Jesteśmy na purpurze, jeżeli chodzi o paliwo. W miarę jeszcze delta bezpieczna, udało się bez ścięcia tutaj, ale było blisko, naprawdę tam już ta lewa krawędź już naprawdę całowała się z oponą, no ale na szczęście udało się jakoś z tego wybrnąć. Dobra, ale nie, dobra, nie, na szczęście
Nie dostaliśmy kary, ale było blisko. Dobra, tutaj jeszcze jest okazja, kawałeczek, żeby zaoszczędzić jeszcze bardziej tego paliwa. No. Żebyśmy się nie puknęli tutaj. Ajajaj, bliziutko było. No i dobra, mamy to zaliczone. Dobra, wracamy do garażu. Nie ma czasu, Jeff, nie ma czasu. Trzeba szybko, szybko zaliczać następne. Dobra, zarządzanie systemem ERS. Proszę bardzo, kolejny też ciekawy program. Moment. Nie no. Na pewno wystarczy. Na pewno wystarczy. Mieliśmy tutaj informację, że do zaliczenia ERS-u nie starczy nam czasu, no ale oczywiście jestem innego zdania. Naprawdę, jeżeli macie dobre tempo, wystarczy przełączyć po prostu ERS-a. No. In this program, we're looking at ERS management. This is all about managing your battery efficiently throughout the lab to hit your target time. The overtake button will drain the battery quickly, but it will also give you maximum power. Możemy oczywiście ustawić sobie na zero. Delta nam wzrasta, czyli to, co powiedziałem, tak naprawdę możecie swoim tempem jechać i zdobędziecie to, co trzeba. On już nam wszedł na purpur, zobaczcie. A my nie mamy możliwości, nie mamy konieczności przede wszystkim korzystania z niego. Możemy sobie naprawdę spokojnie jechać. No, panie Quesada, Quesada. Dobra, tu już oczywiście możemy sobie DRS-a użyć. Dlaczego nie? Ale zobaczcie. Nie mogę go normalnie na prostej wyprzedzić. Ale daleko hamował, naprawdę. Dobra. No i cały czas na purpurze, naprawdę swobodnie, spokojnie. ERS nam się tutaj ładuje, nie musimy, tak jak widzicie, w ogóle go używać. Najlepszy sposób. Oczywiście jak zaczynacie, no to z tempem może być różnie. I wtedy będzie potrzebny, ale jak już naprawdę dojdziecie do wprawy, macie opanowany w miarę ten tor, no to oczywiście już tutaj użycie ERS-a, szczególnie na programie treningowym, w ogóle nie będzie konieczne. Przejedziemy sobie zaraz na spokojnie, tylko trzeba uważać na te zakręty, bo tego oczywiście szkoda by było. Naprawdę tak to możemy łatwo, szybko, bezboleśnie wszystko pozaliczać, dojść do kwalifikacji i naprawdę wydarzenie tygodniowe, tak jak widzicie, wcale nie zajmuje dużo czasu. Warto w tym uczestniczyć. Można mieć fajne przedmioty. Tak jest, że wracam do garażu, porozmawiamy sobie o cyfrach. Dobra, pewnie już tam niewiele sesji zostało, 47 sekund. No dobra, także mamy przejeść 3 szybkie okrążenia. No to tutaj w strefie wyścigowej powinniśmy, nie w strefie, w strategii wyścigowej powinniśmy to oczywiście pozaliczać. Ustanów najlepszy czas pierwszego sektora, nie ścinając żadnego zakrętu. No, spróbujemy. No i dobra, bardzo mnie to cieszy. Także słuchajcie, teraz tempo kwalifikacyjne, strategia wyścigu. No i jeszcze zostawimy sobie na deser poprawienie tej aklimatyzacji. I oczywiście ona nie może tak zostać w takiej formie. Dobra, przyspieszamy, nie ma na co czekać. No, jeszcze nam tutaj wpadną jakieś punkciki. No, odblokowaliśmy sobie kolejny poziom. 11 poziom odblokowany. Nie, coś tutaj ciekawego dostaliśmy, nie? Nie, dobra, jak to wygląda? Okej. No dobra, przechodzimy, słuchajcie, do kolejnej sesji treningowej. Sesja treningowa druga w Abu Dhabi, tak jak widzicie, no i postaramy się oczywiście, mamy do zaliczenia tempo kwalifikacyjne i strategię wyścigową, zaczniemy od tempa kwalifikacyjnego. Myślę, że nie będziemy mieć tutaj kłopotów. Szybki rzut okiem, tutaj lepiej się upewnić. Nie chciałem przyspieszenia czasu.
Dobra, mamy konfigurację, mamy ustawioną. Dobrze, szybki rzut okiem. I zaczynamy, słuchajcie, także tempo kwalifikacyjne. Zobaczmy, jak ten bolid się sprawuje w tempie kwalifikacyjnym. Czyli wszystko praktycznie na maksa. No, już mamy troszeczkę, zaczyna się robić ciemno, także ten tor, no, będzie troszeczkę wolniejszy chyba. Już niestety tutaj ścięte. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. No, to nie tak miało być. Dobra, zaczynamy, słuchajcie. No, grzejemy tutaj oczywiście na pełnej mocy. Zaliczyliśmy chyba ten pierwszy sektor, nie wiem, nie mogę teraz patrzeć, bo jestem skupiony oczywiście, żeby tutaj w miarę zrobić ten czas. To jest taki... Ajajaja, i błąd! I błąd tutaj na wyjściu. O, i niestety... No, trzeba szybko wracać do garażu. Słuchajcie, naprawdę... No, myślałem, że w pierwszym okrążeniu uda się bez problemu to zrobić, ale niestety... Dobra, szybkie okrążenie, trudno, nawet na tych troszkę, nawet po tych trochę zużytych gumach powinniśmy nie mieć kłopotu, żeby to zrobić, ale naprawdę, tak jak widzicie, trzeba uważać. Tor powinien być suchy, wyschnięty, ale jak nie ma słońca, no to wiecie, co się dzieje. Już ta temperatura toru nie jest taka wysoka. No, ryzykowne miejsce do wyprzedzania. No, miejmy nadzieję, że nie ściągnie nam to całego okrążenia. No, na szczęście nie. Dobra, teraz naprawdę ładne wyjście. I tutaj na pełnym pedale gazu, aczkolwiek uważajcie na te tarki. Naprawdę bardzo łatwo można z nich zrobić sobie lotnie, pofrunąć gdzieś na bandę. Nie, i zakończyć tak naprawdę okrążenie. Dobra, już teraz troszeczkę bardziej uważaliśmy. Aj! No, obronione, aczkolwiek słabo. Tam trzeba też uważać. Dobra, jeszcze kawałek. I powinniśmy mieć już to pierwsze kółko. Trzeba uważać tutaj do samego końca. Aj, i jednak unieważnione. Ależ pech. Dobra, wracamy do garażu. No, słuchajcie, naprawdę nie jest takie proste, oczywiste. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. No, już mamy 3 opony zużyte. No nic. Kolejna próba, słuchajcie. 3. próba. Naprawdę, uważajmy. Duża delta i... żeby po prostu zaliczyć to jak najszybciej. Dobra, o tutaj właśnie, niestety, na tym zakręcie skończyliśmy poprzednie kółko. Dobra, i zaczynamy. Naprawdę ostatnie podejście. Nie może być inaczej. No, tym poprzednim chyba lepiej było przejechane. Ale też delta już nam odskoczyła, także bezpieczna jak na razie.
i ten ciasny tutaj zakręt. Dobra, i lecimy do przodu. Docelowy czas, minuta 42,964 do zrobienia. O, jeszcze nam się prędkość w milach pokazuje, także nie, no słuchajcie, naprawdę wszystkie opcje, jakie tylko miałem, wszystko się usunęło, nie wiem czemu. Audio, grafika, wszystko, po prostu wszystko. I nawet, tak jak widzicie, były kilometry ustawione, teraz są mile, oczywiście po tym odcineczku zmienię te ustawienia, bo raczej jestem przyzwyczajony do kilometrów. Dobra, jeszcze kawałek trzeba wytrzymać. Bezpiecznie, dobra. No, udało się tym razem. I prosta. Dobra, mamy to zrobione. No, minuta 38,470. No, niestety tak wygląda zagapienie kierowcy. Formuły 1. Lepiej patrzeć przed siebie. Dobra, to mamy. I strategia wyścigu w takim razie. Jeszcze jest trochę czasu. Powinniśmy to zdążyć zrobić. Tutaj też oczywiście nie może być błędów. Każdy błąd, no to kółko stracone. Tego byśmy nie chcieli. Musimy tych kółeczek tutaj przejechać troszeczkę, więc naprawdę z wielką rozwagą zróbmy to. No, te opony już takie są troszeczkę wyniszczone. Dobra. No, spróbujmy. Tam trzeba uważać na tą tarkę. Bo przy tych oponach naprawdę może być niewesoło. Nie no, na razie jeszcze się trzymają opony. W miarę sprawnie. To prawda, jak widzicie, docelowy czas daleko od tego, co było w kwalifikacjach. No, zdecydowanie tutaj trzeba poprawić ten zakręt. Jeszcze tam jest naprawdę sporo do urwania. No, było blisko, ale na szczęście bez kar. Dobra, delta jest bezpieczna. Można powiedzieć, że za chwileczkę zaliczymy pierwsze okrążenie. Mamy tutaj co prawda kierowcę. No, dobrze by było go wyprzedzić. Jeszcze przed zakrętem. Ależ nam popsuje tutaj. No, naprawdę w takim miejscu wyprzedzać to jest bardzo ryzykowne. Nie róbcie tego w domu. No, ale walczymy w końcu o deltę tutaj. To jest dla nas najistotniejsza rzecz. No, wtedy było lepiej. Sekundę lepiej, można powiedzieć. Dobrze, zobaczmy jak te ustawienia. Nie, no spokojnie, tutaj jeszcze moglibyśmy troszeczkę powalczyć. No, jedziemy na takim ersie, na który standardowo używamy podczas wyścigu. Dobra, naprawdę skupienie pełne, żeby nie było tutaj żadnych kar. Zróbmy to za pierwszym podejściem. Ale rzuca tutaj na tym
utracona tam przyczepność w pewnym momencie. Delikatnie, naprawdę, słuchajcie, muskam ten gaz. Dobra. I prosta. Dobra, drugie mamy. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Konsekwencja zaliczona. Ajajaj, wypchnęło nas tutaj na zewnątrz. Ale i tak dobre, dobre i tak, bo zobaczcie, 2-4. Tam już mieliśmy 1-4. Także na razie wygląda to przyzwoicie. Dużo jeszcze paliwa. Na pewno te opony nie są takie idealne. No ale naprawdę nie ma co narzekać. No trzeba popracować nad tym zakrętem. Ależ tutaj błąd, błąd za błędem. Wyjście, wejście i od razu utrata prędkości. Ależ błędów, naprawdę, w tym kółku namnożyło się mocno. Nie trzymają już te opony, no ale to też nie jest wytłumaczenie takich naprawdę dużych błędów. Dobrze, skupmy się bardziej na tym, żeby przejechać, niż żeby walczyć tutaj o jakieś kosmiczne czasy, bo na pewno nie z tymi oponami. No teraz trzeba uważać, żeby tutaj w pana Jonesa nie wjechać. Dobra, on jest na innych gumach, powinniśmy nie mieć problemu tutaj wyprzedzania. Dobra, na razie mamy do przodu. Ajajaj! I to już był spin praktycznie, już frunęliśmy tyłem. No zobaczymy, zobaczymy, czy to się uda. No lepsze, lepsze tutaj chyba wyjście. Ale jeszcze, jeszcze naprawdę tam jest spory zapas. Tam można troszeczkę z szybszą prędkością bez problemu wchodzić w ten zakręt. Dobra. No już naprawdę ładna temperatura. Okay, super job so far. We're getting great data. Stay focused. Ależ blisko kary. No tutaj naprawdę już trzeba uważać, bo zawalić teraz ostatnie okrążenie to byłby naprawdę mocny pech. Troszkę tutaj zabrakło ideału na wyjściu. No, mogło być lepiej, mogło być lepiej. No ale zobaczymy, na razie się udaje, słuchajcie, bez kart to przejeżdżać. No, żebym w złą chwilę tego nie powiedział.
Dobra, i wyjście. No, tamto było szybsze, dużo szybsze kółko. Ale to nie o to chodzi. Dobra, i wyprowadzamy. Program complete. Tak jest. Job well done. Mamy to. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage and I can talk you through the numbers. Dobra, także zostało nam tak naprawdę, słuchajcie, jeszcze poprawić tą aklimatyzację, no i oczywiście wziąć udział w kwalifikacjach. Ależ zobaczcie, 3 sekundy, nieźle. Dobra, kolejne punkciki, kolejne zdobycze tutaj, poziomu doświadczenia. No, jeszcze trochę brakuje do 12. Dobra, i przechodzimy do ostatniej sesji treningowej, także celem na trzecią sesję oczywiście poprawienie aklimatyzacji na torze, żeby było na purpurę, no i w tym momencie jak już to wszystko będziemy mieć zrobione, możemy swobodnie przechodzić do kwalifikacji. Dobra, czyli tak, cele zespołu, wszystko mamy na purpur. Cele zespołu osiągnięte, została nam tak naprawdę aklimatyzacja na torze, szybkie okrążenie, no i miejmy nadzieję, że teraz już nic nie stanie na przeszkodzie, żeby tą aklimatyzację na torze zrobić naprawdę na kolor purpurowy, twarde gumy oczywiście, ten samochód troszeczkę inaczej na tych gumach się zachowuje. No, ale to nie o to chodzi. Try to nail as many corner gates as you can. The faster you get through each corner, the higher the score. Dobra, mamy wyjście i zaczynamy. No, miejmy nadzieję. Dobra, jest purpura bez kar na razie. Dobra, na razie mamy purpurę wszędzie. Aj, i udało się nawet tutaj, jak pamiętacie, no tutaj był problem z tym, żeby zrobić tutaj purpur. Ależ na granicach. Aj! No i niestety, ależ błąd. Kolejny błąd w tym samym miejscu. Za szybkie tam wyjście. Szkoda. Aj, tutaj też błąd w dohamowaniu niestety. No, druga próba. Good work. You seem to have a solid handle on the lap. Let's try and perfect each turn. Remember that chaining good corners together will give you a consistency bonus. No, chcieliśmy tutaj jakoś pofrunąć. Dobra. Udało się to opanować. Nie było zbyt idealnie. Aj, i tym razem bez purpury w tym miejscu. Straciliśmy gdzieś prędkość tutaj na końcu.
No, ale zupełnie lepiej to wygląda. Great stuff. You've pretty much nailed this circuit. This is a really strong foundation to build from over the weekend. Dobra, udało się to zrobić. No dobra, słuchajcie, wracamy do garażu. Co prawda, no taka zmiana teraz z twardej na miękką w kwalifikacjach to nie jest dobry pomysł. Ale no cóż, słuchajcie, nie można było inaczej, nie można było tego tak tutaj zostawić. No dobra, słuchajcie, możemy przewinąć mocno. Możemy przewinąć, oczywiście jesteśmy tutaj, już mamy wszystko zrobione. No i zobaczymy, słuchajcie, no przed wami kwalifikacja. Także mam nadzieję, że uda się coś tutaj wywalczyć ciekawszego. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Naprawdę fajny tor, lubię ten tor w Abu Dhabi. Mimo, że jest niebezpieczny, ale naprawdę fajnie się na nim jeździ. No i zobaczmy, słuchajcie, co osiągniemy w F1 2020, jeżeli chodzi o wydarzenie tygodniowe, no, kwalifikacje, bo oczywiście to tutaj jest i ma największe znaczenie. No a później oczywiście wyścig nas czeka. No i oczywiście będziemy cały czas tutaj, jak widzicie, podnosić nasze pońcy. No jeszcze kawałeczek tutaj, żeby przebić tą granicę 12. No dobra, przed wami kwalifikacje krótkie w Abu Dhabi. Nie mamy, słuchajcie, na co tutaj czekać. Wiadomo, że najważniejsza sprawa to oczywiście osiągnąć cel kwalifikacji, jak najlepszy czas. Nie ma tutaj żadnej innej filozofii, nie ma co tutaj wymyślać. Jesteśmy, słuchajcie, Abu Dhabi, przed wami kwalifikacje. No i zaczniemy oczywiście standardowo, zobaczymy jak to wszystko wygląda z oponami. Zobaczmy, szybki rzut okiem, mamy 3 miękkie, 1 pośrednia. No cóż, oczywiście zaczynaliśmy do tej pory zawsze od mediumów, ale nie ma co. Nie, słuchajcie, nie chcę przewijać czasu, nie, co tu się dzieje. Dobra, konfiguracja jest ustawiona, ok. Nie ma na co czekać. Szybkie okrążenie, a co tam? Nie będziemy tutaj zwlekać. Miejmy nadzieję, że bot tutaj nam świetnie dogrzał opony i będziemy mogli coś tutaj osiągnąć. Dobra, już szybciutko teraz rzut okiem. Naprawdę tak sobie ustawiłem, troszkę hardkorowy ten przycisk. Muszę go, że tak powiem, przekręcić. Dobra, i wyjście na prostą. I zaczynamy, no, troszeczkę tłocznie. Nie lubię takich tłoków. Dobra, ale zróbmy pierwszy czas. Postarajmy się, żeby oczywiście nigdzie nam tutaj go nie ucięli. I na jego podstawie oczywiście będziemy walczyć o kolejne lepsze, mam nadzieję, czasy. No, troszkę nam tutaj pan Jones przeszkodził. Aj! No, chciałem go wyprzedzić. Aj! I niestety unieważnienie. No, było blisko, ale za szeroko. Za szeroko tutaj. Wracamy do garażu. No, pierwsze kółko w plecy niestety, opony stracone, czasu nie mamy, to jest najgorsze, słuchajcie, to jest najgorsze, jak próbujemy, dobra, zmieniamy opony i wyjeżdżamy, nie ma na co czekać, naprawdę, przecież tutaj chodzi o to, żeby zaliczyć przede wszystkim kółko. Szkoda, naprawdę było blisko. No nie, no znowu nam się ktoś trafił tutaj z przodu. No, mamy trochę więcej miejsca niż ostatnio. Dobra. I zaczynamy. No, blisko, ale bez kar.
No, w tym samym miejscu. Dobra, tutaj już szybciej poszło. Chyba nas puszczał kolega. No, ale to na pewno wpłynęło. Słuchajcie, tam pół sekundy, myślę, że spokojnie stracone przez taką sytuację. Dobra, teraz się skupmy tutaj, żeby nie powtórzyć tego błędu. No, mogło być lepiej. To oczywiście nie było zbyt idealne wyjście. No, ale cóż. Walczymy. Oczywiście, słuchajcie, no to też jest dobre, że nie można sobie wiecznie tego poprawiać. Tylko po prostu siadamy, jedziemy. Jeżeli źle przejedziemy, to niestety, ale już tego nie jesteśmy w stanie poprawić. Tam oczywiście można, ale się dostaje kary czasowe, więc nie zawsze się to po prostu opłaca. Ależ tutaj naprawdę trzeba popracować jeszcze nad tym wyjściem. Troszkę zbyt hardkorowo. No, było blisko ścięcia. Ajajaj. Dobra, udało się. No, słabo. 1.37. Dobra, wracamy do garażu, zmienimy sobie opony. No i oczywiście, słuchajcie, tak naprawdę shot ostatniej szansy, jeżeli chodzi o te kwalifikacje. Raczej kolejnego kółka już nie zdążymy tutaj przejechać. Dobra, już nas tutaj puścili. Kółeczko przekręcone. Mamy ustawienia widoczne. Ajja, blisko tej bandy. Dobra. Wyjście, no i spróbujmy, no. Przecież tamten nam mocno przeszkodził. No, na razie pusty tor. Powiedzmy 0,2. Można było więcej urwać. Ależ tutaj lepiej. O sekundę, proszę bardzo. We have two laps of fuel remaining. Zawsze powtarzałem, że te wolne zakręty, one mają naprawdę bardzo duże znaczenie dla czasu. Jeżeli tam popełnimy błąd, to wpływa to mega na czas. Ależ nam laguje jeszcze tutaj. Za dużo czynności komputer robi jednocześnie. Ależ błąd, ale szkoda tego czasu. Oj. Nie, no masakra. Ale szkoda. Możemy spróbować, ale to już będzie nie do zrobienia chyba. Tracimy. Szkoda naprawdę. Nie, no tutaj raptem 0,2. Erc już nam się kończy.
Nie no, słuchajcie, co ja tutaj musiałem zrobić? No uda się poprawić. Ale to nie jest to, to nie jest to oczywiście, co byśmy chcieli. No nic, wracamy do garażu, słuchajcie. I jest po kwalifikacjach, no naprawdę szkoda, szkoda tamtego okrążenia. Było nieźle, było nieźle. Tam ponad sekunda przecież do poprawki. Ależ tych pońców dostaliśmy teraz. Proszę bardzo, zwiększony aktualny poziom na 12. No i jedziemy dalej oczywiście. Dobra, jak to wygląda? No, zobaczcie, wcale nie jesteśmy na jakimś super genialnym miejscu. No, duża jeszcze tutaj naprawdę dużo brakowało. Szkoda, naprawdę tutaj jeszcze te pół sekundy na pewno było do zrobienia, także zeszlibyśmy spokojnie po minuta, poniżej minuty 36, czyli gdzieś tutaj, może gdzieś tutaj ulokowano by naszą tutaj ekipę. No ale cóż, słuchajcie, mamy wydarzenie tygodniowe oczywiście wykonane, czyli tak, treningi zaliczone, kwalifikacje wykonane, słuchajcie, oczywiście ten czas nie jest the best, bywało lepiej, na razie 43. pozycja, no i oczywiście, zobaczcie, czekamy 4 dni na to, żeby przejechać wyścig, no i cóż, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszym odcinku, oczywiście już teraz gorąco i serdecznie Was zapraszam na kolejne z serii F1, no i nie tylko oczywiście, także pamiętajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, a my się widzimy już w kolejnym odcinku na naszym kanale tutaj, gdzie będziemy walczyć właśnie w F1 i w różnych innych też grach, także zapraszam Was już teraz bardzo gorąco, bardzo serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!